Cześć. W dzisiejszym materiale sprawdzimy działanie lampy solarnej. Udało mi się taką lampkę kupić w okazyjnej cenie na promocji w jednym ze sklepów internetowych. Taka lampeczka 32 zł. To jeszcze było w ubiegłym roku. Dopiero teraz mam czas, żeby to rozpakować. Co my tam mamy? Mamy kręciki. Mamy mocowanie i mamy instrukcję obsługi. Kurde, okulary chyba trzeba. I jeszcze jedno. Dobra, to jest bateria, czy lampa solarna, czy la solarna. No to jest lampka. No i to się jakoś włącza. To się włącza tylko chyba jak się naładuje. Dobra, no to dzisiaj za dużo wam nie pokażę. W takim razie będę musiał to podpiąć. Naładować zapewne, żeby się włączyło, bo tu nie ma włącznika żadnego, którym byśmy to uruchamiali. Nie przygotowałem się do nagrania. Nie, to tylko i wyłącznie działa na ruch. No czujnik ruchu jest. Przewód jest długi, jak widać. Więc ja sobie to zamontuję, a potem wam pokażę, jak to świeci. Dobra, mamy już wieczór. Prowizorycznie zamontowana lampa tak świeciła. Teraz zobaczmy, jaka jest detekcja. Dobra, tutaj. To jest raz, dwa, trzy. 4-5 metrów. Zobaczmy, jak to świeci z tej perspektywy. Za lampy. No, jak widać. Świeci przyzwoicie. Tutaj to jest naprawdę fajnie. Tutaj nawet bok samochodu tam jest w stanie dostrzec. Także nie jest źle. Szału nie ma, ale za te pieniądze to naprawdę spoko. Tak, świeci. Jest ok. Zobaczmy tą naszą wcześniejszą lampę. Momencik. Tu mam na garaż zamontowaną inną lampkę. No i ta też ma około 5 metrów, ale świeci chyba mocniej niż tamta. Takie mam wrażenie. No ale to może jest takie zgubne wrażenie, bo jest wyżej zamontowana. I dlatego. Także lampki solarne. Ta już działa chwilę. O. Gaśnie, świeci. Tu możecie zobaczyć. O, tam mamy tamtą z tamtej strony. Także ta świeci. No nie. Jest lepiej. Jest lepiej. Tą lampkę możecie zobaczyć na innym filmie. Subskrybować, trzymajcie się, cześć.